Chcieliśmy Państwa zabrać w podróż dookoła świata, najlepiej w 80 dni, idąc już tropem literackim. Razem z nami podróżnik, młody doświadczeniem, ale już stażem swojej podróży, bardzo, że tak powiem, doświadczony i mocno podróżuje. Jakub Patecki, dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, witam Was, witam Państwa oraz z racji tego, że jestem podróżnikiem, to witam Państwa. A, dobry żart. No to ile tych państw już masz na swoim koncie? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że będzie około 50. Nie zaznaczasz sobie na mapie w domu wszystkich miejscówek? W sumie powiedziałem sobie podczas ostatniej podróży, jak wracałem samolotem, że powinienem sobie ściągnąć, bo jest masa takich aplikacji, żeby sobie ściągnąć i pozaznaczać, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Dobra, mówiliśmy o tym, że 80 dni dookoła świata. Tobie udała się ta podróż? Oczywiście, udała się. Niestety trwała 85 dni. W książce Juliusza Verna zamysł był taki, że Phileas Fogg miał okrążyć to w 80 dni, aczkolwiek ja wspólnie z książką głównie mieliśmy tytuł, mniej więcej czas, aczkolwiek no przez to, że data tamtej podróży Phileasa Fogga, a moja się trochę różniła, no to jednak zamysł był trochę inny, prawda? No właśnie, a czy ten zamysł, czyli podróży balonem na słoniu, aha, też zrealizowałeś, czy wybrałeś sobie inne środki przemieszczania się?